tak, kręcimy sobie kontruaty. To są te kontruaty, co mieliśmy do ławy. Że wszystko się... Wszystko się wykorzystuje. I teraz tak, tu mamy przymiar zrobiony na 24 równe. Wkładamy sobie. Te śruby potrafią, tak jak nad oknami, potrafią rozszerzyć to, prawda? Tak, przykręcimy sobie co pół metra. Dobrze by było w dwie osoby, ale damy radę. Tą ładniejszą do dołu. To nie przeszkadza. Dobra, najpierw sobie zaznaczymy. Bo tak tu będzie za dużo zamieszania. Nie musi być co do milimetra, to pół metra. Dobra, stracił przykręcę. Pyk. To nam wymiar już trzyma. Ładniejszą do dołu. Tą dłuższą stroną z tamtej strony, co nie będziemy chodzić, żeby się nie podrapać, nie? Bajeczka. Jak co pół metra zrobicie, spokojnie wystarczy. Z automatu się to wszystko wyprostuje. Mamy dziurkę jakąś, to można by ponawiercać ich, ale powiem wam, mamy trzy wkrętarki, czwarta nam coś zaniemogła. A nie chce mi się wiertarki brać.
tą ładniejszą do dołu, bo wiadomo, nie, o co chodzi. Żeby nie po rozszalowaniu. I tak będzie jakiś ślad po tym. Tu już nie zaznaczone. No. Masz ołówek? Masz ukaś ołówek? No. Zaznaczę sobie ci odno. Spadnij. Stasiu, deseczki nałączenia wszystkie kręci Łukasz z drugiej strony. Tutaj jak widać, jak utniecie sobie płyty na trzy równe części, to wam braknie tutaj. Wiadomo, trzeba dokręcić po prostu deskę z szalunków. Wzięliśmy z ławy, dokręciliśmy nad spód i tyle, nie? Zbrojenie mamy 16 5-metrowe, tutaj idzie nad otwór tarasowy. Dodatkowo tam na dole idą dwa pręty, nie? Dwa pręty w tym zagłębieniu. Niestety wczoraj nie zdążyłem tego pokazać, ale to jakby szczegół, spokojnie sobie z tym poradzicie. Ale wczoraj byłem troszkę jakby... Musiałem parę razy wyskoczyć dzieci. Tak to jest. Dobra, wracamy jak będzie bet.